Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentuje. Właśnie jesteśmy w trakcie budowy ścian do naszego projektu, czego shelter. Shelter to ma być schronienie dla osób, które pilnie potrzebują schronienia. Na przykład był jakiś incydent, czy jest to na przykład wojna na Ukrainie, czy na przykład trzęsienie ziemi w Turcji. I osoby z takich miejsc muszą uciekać, porzucić swoje domy i nie mają dachu nad głową. I chodzi o to, aby zaprojektować w jak najszybszym tempie możliwym do zbudowania schronienie, jakiś dach nad głową, w którym te osoby mogą przez na przykład tydzień sobie pomieszkać, zanim przydzielone zostanie im mieszkanie zastępcze przez państwo na przykład. Podcast o architekturze humanitarnej w ramach projektu Schronienie. Klimat, migracje, dziedzictwo. Zaprasza Katarzyna Błaszczyk. My name is Baha Bukalkuni. I'm a Lebanese architect and urbanist. Nazywam się Baha Bukalfuni, jestem libańskim architektem i urbanistą oraz doktorantem na Politechnice Gdańskiej. Dziś rano usłyszałem bardzo złe wiadomości z Włoch, tuż po wielkiej powodzi, która dotknęła północne Włochy. Bardzo mnie to dotknęło. And perhaps here we are proving that we can really interfere. And we can really save lives. To, co tutaj robimy, pokazuje, że możemy interweniować i że jako architekci możemy ocalać ludzkie życie. Jesteśmy w ogrodzie oddziału etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Reprezentujemy Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Nasza grupa to 16 studentów, którzy biorą udział w projekcie Schronienie. Uczymy się poprzez wykonywanie. Spędzimy tutaj dwa dni, 17 i 18 maja. W ogrodzie powstaną cztery projekty schronień, a jedno z nich zostanie zaprezentowane także na przystanku autobusowym. Więc tutaj mamy bazę. Nasz schron będzie przypominał walec, więc dlatego też mamy właśnie te kartonowe tuby, by później to wszystko starać się umocnić jeszcze tubami pomiędzy. Takimi poziomymi i będziemy tworzyć właśnie takie owalne kształty, w których też zaprojektowaliśmy wstępnie szuflady, w których właśnie takie osoby uciekające właśnie na przykład tutaj przed wojną będą mogły znaleźć apteczkę, pożywienie długoterminowe i będą mogły spokojnie spędzić sobie noc w takim schronie. Na pośrodku będzie mniejsze koło, które będzie właśnie prowadziło jakby światło do środka tego schronu. Czyli to ma być takie przestrzeń, gdzie będą mogli się schronić, ale też czuć się też tak bezpiecznie otoczeni właśnie kręgowymi kształtami. Jak myślisz, jak długo ludzie mogliby przebywać w takim schronie? No myślę, że to jest kwestia pewnie 2-3 dni, no bo tak naprawdę tylko do spania. Nie zapewniamy nic więcej w takim schronie. Anna Ratajczak-Krajka, Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jak to się stało, że zaprosiliście tutaj studentów i oni właśnie budują schronienia? To jest bardzo ciekawa współpraca, która właśnie pokazuje, jak działa nasz projekt. Projekt Schronienie, Klimat, Migracje, Dziedzictwo to jest projekt, który łączy różne elementy związane właśnie z tymi trzema zagadnieniami. Jest też schronieniem dla idei, które powstają zupełnie niezależnie i nagle okazuje się, że są idealnie pasujące albo wspierające się nawzajem z naszym pomysłem. I tak właśnie pojawili się studenci pierwszego roku architektury i ich wykładowcy z pomysłem, który wcześniej sami wypracowali, na to, żeby spróbować nauczyć młodych adeptów sztuki budowania budynków, które są
no właśnie schronieniami, my takie mają zadanie, do przemyślenia takiej kwestii bardzo trudnej teraz, ale teraz bardzo aktualnej, czyli schronień ratunkowych, czy takich schronień, które muszą powstać, dlatego że trzeba schronić siebie, bo są jakieś kataklizmy, są jakieś sytuacje nieprzewidziane, no to są oczywiście i konflikty zbrojne, ale też te kwestie związane z kryzysem klimatycznym i z przemieszczeniami się dużych mas ludności. Prowadzący mieli taką ideę, i którą nas tutaj zarazili, że to jest taki temat, który warto podjąć, bo być może ci profesjonalni architekci później mogą być takimi osobami, które poprowadzą gdzieś te osoby niezupełnie związane z architekturą do tego, żeby im łatwo ich nauczyć zbudowania jakiegoś pomieszczenia czy jakiejś takiej przestrzeni, w której będą bezpieczni. I believe it's a common pitfall for architects, the desire to create with artistic approach. Myślę, że częstą pułapką dla adeptów architektury jest pragnienie, by projekty były dopracowane artystycznie, by projektować luksusowo i by powstawało coś wybitnego. Rzadko zdarza się tworzyć coś, co będzie związane z architekturą humanitarną. Architektura humanitarna orientuje już sam proces projektowania w kierunku usług społecznych. I to jest coś nowego dla architektów. Dzięki temu zaczynają rozumieć, co to znaczy tworzyć projekty dla ludzi. Dla ludzi, którzy są w potrzebie. Nasze seminarium ma formę warsztatów. Studenci musieli rozwinąć swoją koncepcję, ale prawdziwym wyzwaniem jest zbudowanie prototypu w skali 1:1. Czemu będą musieli stawić czoła podczas realizacji swojej idei w praktyce? Teraz studenci naprawdę będą wiedzieli, co to znaczy zbudować schronienie, a nawet będą wiedzieli, jak się w nich poczują, bo moim sekretem jest to, że chcę, by spędzili w nich trochę czasu, by eksperymentowali, by poczuli, jak to jest spędzić chociaż 3 godziny w takim prowizorycznym pomieszczeniu. Ale to jest... Nie, wszystko jest okej, dziewczyny. Patrz. Ale na tym, na zdjęciu weź zobacz. Ale ja widzę, jest okej. Jak wsadzimy to pod to, to wtedy... Zaufaj mi. One się... Będzie okej. Będą same opierały na sobie. To, co ty mówisz, jest poprawne. Musi być nad pod. Ten będzie nad, tak? I teraz nad, będzie pod tym przechodzić. I to, ten panel powinien się pilnować z tym. I to by było wtedy już. No ale będzie, żeby... Zobacz. A w tym momencie robimy takie jakby drzwi kurtynowe, które przyczepimy do przystanku, przez co przystanek, który jest i tak już zamknięty z 3 stron, będzie zamknięty z 4 i te drzwi będą przesuwne właśnie. Zamontujemy też pudełko z rzeczami pierwszej pomocy. Musimy przedłużyć ławkę, żeby dostosować ją do funkcji spania, żeby ktoś, kto w potrzebie bardzo wyjątkowej, mógł taką noc, parę godzin na tym przystanku spędzić. Tworzycie te drzwi z kartonu, więc one są raczej nietrwałe, tak, prawda? Tak, tak, tak. To jest tylko prototyp naszego pomysłu, także oryginalne drzwi na pewno byłyby, myślę, metalowe. No ale tak, no, na potrzeby projektu robimy to właśnie z kartonu, żeby zobaczyć jak też jak to działa i może zachęcić ludzi, żeby w jakiś sposób pobawili się z tym przystankiem, żeby mogli tam na chwilę wejść, zobaczyć jak to jakby było być w takim shelterze fizycznie. Czy to jest wasz oryginalny pomysł, czy skądś go skopiowaliście? To był nasz oryginalny pomysł. Bardzo długo szukaliśmy w ogóle pomysłu na ten projekt, bo projektów schronów i takich struktur tymczasowego pobytu dla ludzi jest bardzo dużo i ciężko było nam wymyślić coś oryginalnego, ale przez to, że nasi koledzy tutaj, dwójka, którzy nie mówią po polsku, oni są z Ukrainy, bardzo chcieliśmy przyczynić się w jakiś sposób jako pomoc dla uchodźców z Ukrainy i pomyśleliśmy o osobach, które w jakiś sposób będą odseparowane od reszty uchodźców. Wiadomo, sytuacje są czasami losowe. Pomyśleliśmy o ludziach, którzy może znajdują się gdzieś daleko od miasta albo nie mają transportu, czekają na takim przystanku na przykład przez jedną noc, żeby rano pojechać gdzieś autobusem i pomyśleliśmy, że to mogłoby być takie schronienie, dzięki któremu poczuliby się bezpieczniej i bardziej pewnie. I was, you know, a little bit pushing them, empowering them, please do it, because anyhow, motywowałem ich do tego, by realizowali ten projekt. Mówiłem, proszę. Zróbcie go. Wyzwaniem była decyzja, czy to jest projekt dla strefy wojny, czy to jest projekt dla strefy bezpiecznej.
Grupa miała problem z tym, że jeśli stworzymy taki projekt i usytuujemy go w Ukrainie, to przystanki staną się celem ataków wojskowych. I dlatego w końcu zdecydowali, że ten projekt będzie dedykowany dla stref bezpiecznych, tam gdzie uchodźcy się przemieszczają. Wiem, że podjęcie tej decyzji na etapie projektu było dla nich wyzwaniem. Jak utrzymać czystość w tego typu miejscu? No bo jednak z tego przystanku później będą korzystali ludzie, którzy normalnie na przykład jadą do pracy. Generalnie pomysł jest taki, żeby te przystanki jednak nie były w miastach, bo w miastach ludzie przeważnie mają możliwość powrotu do domu i nie potrzebują takiej ewentualności, żeby nocować na przystanku. Ale naszym pomysłem właśnie było to, żeby drzwi były składane przez to, żeby można było dostosować ten przystanek z takiego nocnego shelteru do normalnego przystanku. I mamy też właśnie pudełko z taką jakby pierwszą pomocą. W tym pudełku będzie się znajdował dmuchany materac, jakieś może środki czystości, takie najbardziej przydatne. Te metody są jeszcze w trakcie opracowywania przez nas, ale chcemy, żeby właśnie osoby, które wiedzą, żeby z takiego przystanku ewentualnie mogły skorzystać, na przykład albo uchodźcy, albo ludzie, którzy są w górach, albo ludzie z małych miejscowości, żeby wcześniej zgłosili się na przykład do jakiegoś punktu, dostaliby kod albo jakiś dostęp do tego, żeby otworzyć taką strukturę i w ten sposób byłoby to w jakiś sposób takie podzielone. So it does not work in a way that transforming the bus stop to a shelter in the daily basis. Czyli nie chodzi o to, by przystanek zamienić na jakiś czas w schronienie, ale o to, by mieć tę możliwość w naprawdę nagłych wypadkach. Zdaje mi się, że świat toczy się od jednego do następnego kryzysu. Moimi doświadczeniami i tym, co przeszedłem, podzielę się później. A teraz powiem, jak rodziła się ta idea. Najpierw przeżyliśmy pandemię COVID-19. Potem widzieliśmy falę uchodźców, bo rozpoczęła się wojna ukraińsko-rosyjska. Były powodzie, potem pożary i duży wpływ zmian klimatycznych na nasze środowisko. Do tego dodały się moje osobiste doświadczenia. Dla mnie to był właściwie ten sam scenariusz. Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej i wybuch wojny domowej w Syrii. W 2011 roku w Libanie mieliśmy bardzo duży napływ uchodźców z Syrii. Nie jestem zadowolony z tego, co wówczas się stało, bo pierwszym rozwiązaniem, które zaproponowano uchodźcom, to były obozy. I te obozy wypełnione były namiotami. Oczywiście okazało się to rozwiązanie długoterminowe, a ja nie jestem fanem takich rozwiązań. No ale ono opierało się na planie, jaki mój kraj miał w takich nagłych wypadkach. Chciałbym też podzielić się wspomnieniami z wybuchu w Bejrucie. 300 tysięcy rodzin zostało bez dachu nad głową. Większość z nich spędziła wiele dni na ulicy, bo nie mieli gdzie się podziać. Pamiętam, jak krzyczeli na ulicy: nie mamy gdzie się podziać, straciliśmy domy. Jako architekt zrozumiałem wtedy, co dom oznacza dla ludzi. Ci sfrustrowani ludzie, którzy mieli za sobą katastrofę, oni mieli prawo do co najmniej bezpiecznego tymczasowego rozwiązania. A potem moglibyśmy szukać innych rozwiązań. Mamy to właściwie tu i teraz, czy mieliśmy jeszcze przed chwilę w taki bardziej namacalny sposób, kiedy tysiące, miliony Ukraińców znalazły się w naszym kraju i część z nich po prostu nie miało schronienia. Powstawały jakieś tymczasowe przestrzenie, jakieś oddawane były hale sportowe po to, żeby stworzyć im przestrzeń do po prostu przetrwania. Więc to się dzieje tu i teraz i to są naprawdę kwestie graniczne. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest taki projekt studencki, bardzo teoretyczny i gdzieś dla nich to będzie takie doświadczenie, myślę, ciekawe, ale no nadal to jest jeszcze teoria. Wydaje nam się, że jesteśmy tacy już ochronieni, oswojeni, ale pamięć o tym, że właściwie dwa pokolenia wstecz było już inaczej, było różnie, mogły być skrajne sytuacje, to pozwala jednak tak bardziej refleksyjnie do tego podejść. W mojej rodzinie nie było chyba aż tak dramatycznych historii, które byłyby przekazywane. Na pewno wiem o moich babciach, jednej i drugiej, która została wywieziona do Niemiec i tam pracowała w gospodarstwie. Jej wspomnienia są różne, była młoda, więc nie były drastycznie negatywne.
No ale pamięć o mieszkaniu na przykład w Grudziądzu, które było własnością jej rodziców, które oni utracili wraz z całym dobytkiem, zawsze gdzieś była taka żywa, bo pozostały jakieś poszczególne elementy, które zostały właśnie gdzieś przeniesione, które się dało w ogóle zabrać z takiego mieszkania w momencie, kiedy trzeba było je opuścić. No, które właściwie były takim symbolem tego schronienia, którego nie ma. No i potem konieczność budowania rzeczywistości na nowo. Nasz projekt nazywa się In Between, bo dosłownie jest to po prostu ulepszenie przestrzeni pomiędzy istniejącymi budynkami. Cały projekt jest zlokalizowany w Zaatari Camp, to jest największy obóz dla Syryjczyków, największy na świecie, jest zlokalizowany w Jordanii. Po głębszej analizie doszliśmy do wniosku... Po głębszej analizie właśnie tego obozu doszliśmy do wniosku, że już istniejące schronienia są wystarczająco dobre i projektowanie czegoś nowego nie jest potrzebne, więc postanowiliśmy zaprojektować przestrzeń pomiędzy, tak jak nazwa projektu In Between, coś w stylu takiego namiotu, który pomiędzy tymi budynkami byłby przestrzenią tak półpubliczną, w której mogłyby się odbywać albo modlitwy, albo plac zabaw, albo mała szkoła dla dzieci. Chcemy dać wolną rękę osobom mieszkającym tam, bo tak naprawdę oni najbardziej wiedzą, jakie są ich potrzeby i tylko chcemy stworzyć przestrzeń. W założeniu po prostu będzie to bardzo lekka przestrzeń. Okryta płachtą z możliwością docelowo, myślę, że zamiast drewna użyte by była jakaś stal. Więc jeśli myślimy o placu zabaw dla dzieci, dałoby to możliwość wspinania się na to, powieszenia jakiejś huśtawki z opony. A jeśli mówimy o miejscu do modlitw, to po prostu chcemy dać twardą, równą nawierzchnię. Kolega, z którym składamy właśnie ten schron, jest Jordańczykiem, więc też ma wgląd w tą sytuację od wewnątrz. W Jordanii mamy milion uchodźców z Syrii. Robimy schronienie dla uchodźców, którzy mieszkają w Zaatari Camp. Populacja, która mieszka w tym obozie, liczy około 80 tysięcy ludzi. Przeprowadzili się tam 10 lat temu. Ten obóz przekształcił się właściwie w osadę ze względu na to, jak długo uchodźcy tam pozostawali. Dlatego nasz projekt zakłada nie budowę schronu, tylko poprawę warunków ich życia. Jeszcze kilka lat temu mieszkało tam 120 tysięcy ludzi i czytałem, że jeżeli zaliczymy osadę do miast, to byłaby ona piątym co do wielkości w całej Jordanii. Relacje pomiędzy Jordańczykami a Syryjczykami są dobre. Mamy taką samą religię, taką samą kulturę. Mówimy tym samym językiem. W Jordanii są nie tylko uchodźcy z Syrii, ale także z innych krajów, takich jak Irak, Libia czy Palestyna. Emigrantów i uchodźców jest więcej niż lokalsów. 70% populacji Jordanii stanowią osoby innych narodowości. W Jordanii mieszkam w bloku. W naszym budynku jest 12 mieszkań. I tylko nasze jest zamieszkiwane przez Jordańczyków. Reszta mieszkańców to obcokrajowcy i uchodźcy. Także nie jest łatwo znaleźć Jordańczyków w Jordanii. Na studiach uczymy się tej części teoretycznej. Może i liczymy na mechanice te wszystkie siły, mamy też zajęcia z konstrukcji budowy, ale no w praktyce to jednak zawsze trochę inaczej wygląda. Też wydaje mi się, że łatwiej sobie uświadomić skalę, bo na papierze zawsze niby mamy te wymiary podane, ale teraz jesteśmy świadomi bardziej tej przestrzeni. Miałem zaledwie kilka lat, kiedy cały konflikt się zaczął w Syrii, więc nigdy w sumie nie wczytywałem się, jeśli chodzi o przyczyny, więc bardziej jestem świadomy społecznie, to na pewno, a
Po drugie, przy robieniu researchu też wczytałem się w architekturę humanitarną i wydaje mi się, że to jest coś, o czym się nie mówi za dużo, a wydaje mi się, że jest bardzo istotną częścią zawodu. Jeden architekt, czyli Garu Ban, wygrał Pritzkera, powiedział, że on nie lubi budować dla ludzi bogatych, buduje dla ludzi biednych. Jest właśnie taką ikoną architektury humanitarnej, gdzie tak naprawdę te wszystkie klasowe światy budynki, jak Opera w Sydney i tak dalej, to są ogromne koszty i to budowa dla ludzi bogatych. I wydaje mi się, że najprościej powiedzieć, że architektura humanitarna to jest właśnie budowanie dla osób bez pieniędzy, żeby polepszyć ich życie. For me as a shelter, it's not about the aesthetical appearance. Dla mnie w schronieniu nie chodzi o wrażenia estetyczne. Skupiłbym się bardziej na funkcjonalności. Mimo że pozostaje ono tymczasowe, to skupiamy się przecież na różnych aspektach, na stabilności, na kulturze. Nie chodzi o to, by zaprojektować schron idealny, ale by zaprojektować coś tymczasowego i stabilnego, mając na uwadze wyzwania związane ze zmianami klimatu. Dlatego prototypy budujemy z materiałów, które są przetwarzalne i mogą zostać użyte jeszcze raz. Myślimy o zapewnieniu schronów, które pasują do zwyczajów i potrzeb ludzi, którzy przemieszczają się z kraju do kraju. Dotykając tych zagadnień, jesteśmy w stanie zaprojektować odpowiedni schron. Nie idealny, bardzo nie lubię słowa idealny, ale odpowiedni schron. Budynki, które projektujemy i architektura ostatnio sprowadza się do czegoś takiego, że wiadomo, chcemy projektować ładne rzeczy, więc powstaje taki trochę podział na zasadzie majątkowym. Wiem, że nie wszystkich ludzi by było stać na większość projektów, które projektujemy, a tutaj rzeczywiście musimy pracować z niewielką ilością materiałów i uwzględniając takie najważniejsze potrzeby ludzi i uwzględniając właśnie ich jakby godność, ale też nasze możliwości. I to było ciężkie do połączenia, ale myślę, że sporo nas nauczy taki projekt. W podcaście udział wzięli Anna Ratajczak-Krajka z Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Baha Bukalfuni z Politechniki Gdańskiej oraz jego studenci, Anis Al-Ruch, Julia Batorska, Julia Bielińska, Joachim Bożyszkowski, Izabela Budendorf, Adrian Kiedrowski, Aleksandra Kotkiewicz, Jan Momot, Martyna Nowicka, Anna Maria Oniszuk, Konrad Piech, Mateusz Płudowski, Alicja Pszenna i Daniel Zinkewich. Podcast przygotowała Katarzyna Błaszczyk, inicjatywa twórcza Torba Reportera i Podcastera. Projekt Schronienie, Klimat, Migracje, Dziedzictwo jest współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura, działanie drugie, poprawa dostępu do kultury i sztuki.